Dzień dobry. Nazywam się Dominika Borek. Prowadzę zajęcia z rysunku na Wydziale Sztuki Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie na kierunku grafika. W pierwszej kolejności chciałabym podziękować komisji konkursowej na czele z panią rektor, profesor Małgorzatą Kołpą, za wyróżnienie mnie w konkursie dla młodego naukowca. Dzięki tej nagrodzie mam możliwość podzielić się z Państwem moją sztuką. Mówienie o swojej twórczości z różnych względów nie jest łatwe. Jednak postaram się nakreślić tutaj swoją działalność artystyczną na przykładzie moich publikacji. W obszarze sztuki publikacje przede wszystkim dotyczą wystaw, w ramach których prezentowane są zrealizowane dzieła. Nie bez powodu prezentuję tutaj kilka grafik z mojego dyplomu. Był to cykl grafik pod tytułem Ukryta, który dedykowałam pamięci mojej mamy. Był to rodzaj epitafium zrealizowany w technice akwatinty. Jest to technika graficzna, która umożliwia uzyskiwanie efemerycznej jakości obrazu. Pracę dyplomową obroniłam w pracowni Miedziorytu pod kierunkiem profesora Stanisława Weimana i było to w 2010 roku. Wkrótce udało mi się dostać na studia doktoranckie. Obszar moich zainteresowań oscylował wokół rodzinnej, opuszczonej szklarni. Jedną z realizacji to była wystawa w Muzeum Witrażu, zrealizowana dzięki stypendium twórczemu miasta Krakowa w 2012 roku. W ramach tej wystawy pokazałam fotografie, instalacje, obiekty, także film, a przede wszystkim grafiki cyfrowe nieobecności. Inspirowały mnie fotografie przedstawiające ogrodników. Były to swoiste portrety wykonane w tle czy wewnątrz szklarni. Dokonałam celowej graficznej reinterpretacji, usuwając postaci ze zdjęć. Co łączy opuszczoną szklarnię z cyklem nieobecności? Może jest to próba opowiedzenia o pewnym kontinuum mimo jakiegoś zakończenia. Może jest to spojrzenie z perspektywy epoki cyfrowej. Bardzo ważnym elementem projektu Szklarnia były grafiki warsztatowe, które powstały w upodobanej technice akwatinty. Dość ważny był tam dla mnie przypadek, zestawiony z konstrukcją, z architekturą szklarni. Także zastanawiałam się, w jaki jeszcze sposób mogę opowiedzieć o tym miejscu. I tak się złożyło, że odnalazłam tam rośliny, które tam były uprawiane. Były to strelicje. I postanowiłam wytworzyć z nich papier. Dzięki temu udało się zrealizować instalację w Galerii 30 km w Myślenicach w ramach wystawy Reminiscencje. Pokazałam tam także jeszcze inne instalacje i inne prace zrealizowane w ramach tematu szklarnia. Później w jakimś sensie porzuciłam na chwilę pracownię graficzną i poszukiwałam podobnego medium, które pozwoli mi uzyskać swego rodzaju ziarnistą jakość obrazu. I wybór padł na zagruntowane płótna oraz węgiel. Początkowo były to właśnie uderzenia węgla o płótno, by później wyrysowywał się świat roślin, traw. Na pewno tutaj duży wpływ na powstanie cyklu Niwy miała sesja fotograficzna, którą realizowałam będąc w plenerze. Były to zdjęcia pól porośniętych trawami. Zdjęcia te później poddawałam obróbce cyfrowej, między innymi przekształcając w negatywy. To działanie stworzyło obraz, który w
wydawał się być bliski rysunkowi węglem na papierze. Jakiś czas później zaczęłam pokrywać powierzchnię płótna węglem, aż do całkowitego jej zaciemnienia. Pozornie nie był to koniec tworzenia, ale był to początek. I tak powstał cykl rysunków niczym. Rysunki te wobec niw, które przedstawiały pola porośnięte trawami, w cyklu niczym interesowała mnie ziemia, zaorane pole, samo podłoże, a także relacja nieba i ziemi. Jak widać, moje prace mocno są inspirowane jakością starych zdjęć. Zdjęć czarno-białych, zdjęć wytworzonych w procesie fotochemicznym. Cykl Niwy oraz Niczym udało się zawrzeć w publikacji, która została wydana nakładem wydawnictw Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. Mamy tutaj publikację, gdzie zreprodukowane jest ponad 50 rysunków z tych cykli, a także towarzyszy im tekst. W mojej twórczości pisanie od zawsze towarzyszyło temu, co tworzę. Publikuję swoje teksty m.in. na stronie liniaprosta.com, która to strona powstała z inicjatywy Wydziału Sztuki. Zachęcam do odwiedzenia tej strony nie tylko w swoim imieniu, ale także znakomitych autorów, którzy tam publikują. Nastał czas, kiedy zastanawiałam się nad moim kolejnym działaniem twórczym i przyszedł czas jakiegoś rodzaju konfrontacji i opowiedzenia o pewnym fenomenie. Dzięki uzyskanemu grantowi wewnętrznemu na uczelni udało się zrealizować wystawę Antygrawitacja w Tarnowskim Biurze Wystaw Artystycznych. Odbyła się ona na przełomie marca i kwietnia tego roku. Do tej wystawy zaproszeni zostali znakomici artyści. Cieszę się, że mogłam być inicjatorką, koordynatorką oraz razem z doktorem habilitowanym Przemysławem Pokrywką, że moglibyśmy być kuratorami tej wystawy. Tej wystawie towarzyszyło też wydawnictwo. Był to katalog, w którym zebrane zostały wypowiedzi artystów odnoszące się do antygrawitacji, rozumianej bądź dosłownie, formalnie, metaforycznie, rozumianej na wiele różnych sposobów. Jeśli chodzi o moją pracę, która pojawiła się na tej wystawie, to inspirowana była duchowością chrześcijańską. Była w tym próba ukazania sceny wstępowania Chrystusa do otchłani. Na koniec chciałabym podzielić się jeszcze informacją o zakwalifikowaniu się na wystawę główną Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, które w tym roku będzie się odbywało pod hasłem Sprzeczne przyszłości. Wystawa będzie miała miejsce w Nowochódzkim Centrum Kultury w Krakowie i w ramach niej będzie można zobaczyć moją premierowo powstałą grafikę. Zapraszam i dziękuję za uwagę.